Na konwencji PiS w Warszawie kampanię prezydencką zainaugurował Andrzej Duda. Nie zabrakło ważnych, gromkich głosów podczas konwencji, jak i po. Jeden z komentatorów, chwaląc PiS, napisał: realizacyjnie PiS ściga się teraz z samym sobą, cały czas podnosząc poprzeczkę. I teraz powstaje pytanie, czy PiS się dogoni, czy też ucieknie przed sobą? I czy ścigając się sam z sobą, PiS, jeśli się doścignie, to osiągnie sukces? Czy sukces będzie wtedy, jak PiS samo siebie nie prześcignie? Jest to kwestia dość skomplikowana logicznie, no i logistycznie też, no bo jak na przykład w czasie ścigania się z samym sobą podnosić jednocześnie poprzeczkę? No to już rzucać oszczepem byłoby łatwiej, prawda? Nie należy się w to wgłębiać, bo można skończyć na grupie terapeutycznej, lepiąc wazoniki, oblepiając butelkę z krawkami gazet zamoczonymi w kleju z mąki i wody. To schnie, smaruje się klejem, obsypuje ziarnkami ryżu i później się maluje jak kto chce. Skąd ja to wiem? A wiem i tyle, i nie powinno was to obchodzić. Natomiast najważniejszy głos padł w czasie konwencji. No. Prezes Kaczyński mówił o zaletach Andrzeja Dudy i na poważnie żartując powiedział: ma też inne zalety, żonę. Żonę. I to jest genialny argument, który trzeba ciągle podkreślać. Bo zauważmy, Małgorzata Kidawa-Błońska nie ma żony, a Andrzej Duda ma. I kto jest lepszy? Odpowiedź wydaje się oczywista. Żeby ją zobaczyć, wystarczy palcem przetrzeć oczy i odgarnąć włosy.